Dzisiejszy webinar poświęcony jest temu, kiedy i jak stosować umiejętności coachingowe w roli menadżera. Jak wygląda agenda? Podczas dzisiejszego dnia będziemy dyskutować o tym, co zyskujesz, co tracisz, stosując coachingowy styl zarządzania, kiedy w biznesie jest czas i miejsce na coachingowe, a kiedy na dyrektywne zarządzanie, przykłady z życia, 6 kluczowych umiejętności, samodzielność i kreatywność, jak rozwijać skrzydła, zwłaszcza najnowszym pokoleniom, najmłodszym pokoleniom. Pracujemy od 15 do 16, jeszcze potem mamy 15 minut, gdyby ktoś miał dodatkowe pytania. Mamy zgodę, zostajemy, już jest wtedy czas intymny, nie nagrywany. Dzisiaj zwracamy się do Was po imieniu, zwracamy się w formie bezpośredniej, wydarzenie będzie nagrywane, nagranie będzie udostępnione, a wybrane slajdy również przesłane w podziękowaniu za udział w dzisiejszym webinarze. Zachęcimy Was do ćwiczeń i na czacie, i ankiety. Będzie na koniec miła niespodzianka dla osób, które szybko podejmują decyzje. A kto będzie dzisiaj prowadził to spotkanie? Czyli jeśli byliście na pierwszym webinarze jeszcze przed świętami, to na pewno poznaliście Agnieszkę Gryz, która wraz z Anią Osowską z mBanku prowadziły webinar o tym, kiedy stosować coachingowy styl zarządzania w organizacjach. Aga jest trenerką, master coachem na poziomie MCC, jest doradczynią biznesową, trenerką i, co jest ważne, jest cały czas menadżerką w biznesie, pełni rolę wspierającą na stanowisku Head of Knowledge and Development dla Philip Morris Polska i Google. Z kolei Justyna Lichtarska jest trenerką biznesu, jest menadżerką z 15-letnim doświadczeniem w pracy za granicą, także język angielski jest jej językiem prawie jak ojczystym, więc Justyna też jest jedną z naszych trenerek z grona 5 osób, które prowadzą też coachingowy styl zarządzania w języku angielskim. To wydaje mi się, że wszystko wiemy. O, praktyk i teoretyk, super połączenie. No właśnie tak się staramy, żeby osobami, które stają w programach na czele i od strony konsultingowej, i od strony trenerskiej, właśnie byli praktycy, a dziewczyny dzięki temu też, że są coachami na co dzień biznesowymi, to wiedzą dokładnie, z czym na co dzień zmagają się menadżerowie w zaciszu swoich gabinetów podczas sesji. Zacznijmy od mitów. Także za chwilę zobaczycie, że zaproszenie do ankiety. Będzie 5 pytań. Będzie prośba o to, żebyście wypełnili i stwierdzili, co jest faktem, a co jest mitem. Także my teraz nie przeszkadzamy, jest kilka minut na to, żeby sobie odpowiedzieć właśnie na te 5 pytań. Dziękujemy, bo widzimy, że aktywnie wypełniacie ankietę. Są osoby, które już doszły do 5. Czekamy na spokojnie. Widzę, że jeszcze wypełniacie. Ostatnia minuta, dobrze, na wypełnienie. Jeszcze się wyniki cały czas zmieniają. Chociaż dołączają cały czas nowe osoby, nowi słuchacze w związku z tym. Też liczba odpowiedzi rośnie. Czyli są odpowiedzi, gdzie mamy bardziej jednoznaczne odpowiedzi, są odpowiedzi, gdzie mamy więcej wahań. I za chwilę poproszę Justynę, żeby odniosła się do odpowiedzi na pytanie numer 1. Ostatnia sekunda, zamykamy głosowanie i poprosimy o wyświetlenie wyników. O, mamy już duże 2 pytania, są dyskusyjne. Dobrze, zaraz zobaczymy. No, pierwsze też całkiem widzę dyskusyjne. Ja się
chciałam właśnie odnieść do tych naturalnych zdolności, trochę się swoim przykładem posłużę. Absolutnie jako wrodzone zdolności, empatia, zadawanie pytań, to nie jest coś, co mi przychodziło naturalnie. Jak zaczynałam swoją karierę menadżera, to byłam bardzo dyrektywnym menadżerem. Jeżeli znacie style DISC, ja jestem czerwona, dominująca i po prostu mój zespół zdecydowanie to czuł. I pamiętam tylko, że po moim szkoleniu coachingowym 12 lat temu, jak po kilku miesiącach po tym szkoleniu przyszedł do mnie członek mojego zespołu i mówi do mnie: Justyna, jak ty się zmieniłaś jako menadżer, to jest niesamowite, jak ty teraz nas słuchasz, jak ty nas angażujesz. Ja byłam też w szoku, że on mi tak wiedział, naprawdę miło powiedział, ale też, że nawet ja sama nie zauważyłam, jak bardzo to szkolenie na mnie zadziałało i jak bardzo mnie zmieniło jako menadżera. Nie przychodziło mi to naturalnie, potrzebowałam rzeczywiście te umiejętności wyćwiczyć i przez kolejne lata później je jeszcze rozwijałam, natomiast to jest do wyuczenia, jestem tego żywym przykładem. I tym samym przykładem przechodzimy do drugiego naszego pytania. Czy coachingowy styl zarządzania oznacza być miękkim i brak stawiania wymagań pracownikom? Nie od razu też mój przykład się rodzi, jak jako menadżer zmieniałam się, dlatego że w tym micie dla mnie ważne było, żeby być odważnym menadżerem. Menadżerem, który po pierwsze potrafi zadawać pytania i chce zadać pytań, nie? I konfrontuje pracownika z rzeczywistością, żeby on doszedł do tego, w jaki sposób wykonuje swoje zadania, ale z pełnym zaufaniem. Z zaufaniem, że jesteśmy partnerami i mimo, że jest też obszar monitoringu i kontrolingu, może on powiedzieć, w jakim miejscu jest, co nie znaczy, że nie wymagam, nie oczekuję i nie stawiam celów. Ważnym elementem tutaj jest postawa, w ramach której z pełnym szacunkiem podchodzimy do zespołu i przede wszystkim ze zrozumieniem, że ktoś może mieć inaczej i rozumieć go może inaczej. Justyna, a co z trzecim? Tak, właśnie ten trzeci też kontrowersyjny, widzę tutaj rzeczywiście dużo odpowiedzi, że to fakt, że ten coachingowy styl jest najlepszym stylem zarządzania i ja tak sobie myślę, że no, my nie bez kozery jesteśmy na tym właśnie webinarze i go prowadzimy, bo bardzo chcemy go promować i absolutnie uważamy, że to dobre rozwiązanie, ale zdecydowanie nie jest to rozwiązanie na wszystko, to znaczy też będziemy i zachęcamy też na szkoleniach menadżerów do tego, żeby zdawali sobie sprawę, że są sytuacje, w których ten coachingowy styl zarządzania nie będzie najlepszym wyborem. Będziemy dzisiaj w ogóle dyskutować i zobaczycie na przykładach, kiedy ten dyrektywny może się okazać bardziej przydatny. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że jak wiecie, bo świeżo po szkoleniu próbowałam coachować, jak to się mówi, wszystko co się rusza i stosować, to po prostu czasami spotykałam się z takim oporem i naprawdę pracownicy po prostu nie byli chętni do tego, żeby nagle gdzieś udzielać mi odpowiedzi. Potrzebne jest do tego pewne przygotowanie i ze strony relacji, i ze strony umiejętności menadżera, ale też gotowość pracownika do tego. Także myślę, że tutaj jest bardzo ważna uważność też menadżera na to, co jest możliwe w danej sytuacji. No, więcej szczegółów jeszcze, kiedy ten dyrektywny może być przydatny, to później się będziemy do tego odnosić. Ja się bardzo uśmiecham do czwartego podpunktu, że tak duża ilość osób już wskazuje, że to jest mit, że na różnych szczeblach możemy wykorzystywać styl coachingowy i faktycznie od specjalistów po zespoły produktowe, po zespoły sprzedażowe, ale też analityczne. To jest styl, w ramach którego coraz częściej widzimy menadżerów, którzy angażują te swoje kompetencje, żeby inaczej prowadzić zespoły. Więc jak najbardziej obalamy go, ale będziemy też mówić, w jakich sytuacjach go nie stosować, biorąc pod uwagę różną dojrzałość pracowników. Mhm. Dzięki. Tutaj mamy też taki komentarz o tym, jak menadżer mówi do pracownika, choć skołczuje cię, nie ma czegoś takiego jak efektywny coaching bez woli i zgody obu stron. Zgadza się, dlatego niedługo już też odniesiemy się do uspójnienia i definicji. No a teraz pytanie, które sądziłyśmy z założenia, że wywoła najwięcej wątpliwości. Justyna. Jasne. Czy ten coachingowy styl zarządzania zajmuje więcej czasu? No i wiecie, my to nawet miałyśmy wewnątrz trochę dyskusji na ten temat. Powiem wam, co ja myślę. Ja uważam, że tak, może zajmować więcej czasu. To jest pewna inwestycja czasowa, którą my musimy podejmować na początku, po to, żeby rzeczywiście
wesprzeć pracownika w tym, żeby on sam przygotował rozwiązanie. Ono nie będzie idealne być może na początku, natomiast jest to inwestycja, która zwykle się opłaca i długoterminowo okazuje się, że ten czas zyskujemy, bo po prostu pracownik staje się bardziej samodzielny, mniej do nas już przychodzi z problemami, bardziej odpowiedzialny. I też miałam takie przykłady, kiedy ja próbowałam bardzo dyrektywnego stylu zarządzania, takiego wiecie, szybkiego, i wydawało mi się, że szybko znajdę rozwiązanie z pracownikiem, który na przykład nie robił jakichś zadań na czas, nie szedł do przodu w projekcie. I rzeczywiście musiałam podjąć inwestycję czasową, usiąść z tą osobą. Zrobiłyśmy 2 sesje 1,5-godzinne, żeby tak naprawdę dotrzeć do przyczyny problemu. Jak mówię sesje, to nie były typowe sesje coachingowe, bo też będziemy o tym mówić, że jako menadżer nie jesteśmy coachami takimi per se, jeśli chodzi o relacje z pracownikiem. Natomiast rozmawiałyśmy coachingowo i ta inwestycja czasowa tak naprawdę spowodowała, że pracownik doszedł, co go blokuje w tym, żeby realizować pewne zadanie, i to ruszyło potem już do przodu. Ale rzeczywiście na początku mogłoby się wydawać, że zajęło to więcej czasu. I ty, Justyna, odnosisz się do przykładu pracy indywidualnej. Ja nauczyłam się w tym coachingowym stylu zarządzania, że więcej czasu to jest inwestycja zwrotu, która później się bardzo opłaca, na przykładzie zespołu, w ramach którego pracując z nimi przez 2 kwartały, bardzo z dużą cierpliwością sama do siebie, że nie ja robię, tylko oni robią. Dzisiaj jestem w takim miejscu z tym zespołem, który samodzielnie mówi do mnie: Aga, to jest czas na urlop, my teraz ciebie nie potrzebujemy. My wiemy, co do nas należy, i pewne działania są po prostu realizowane dużo szybciej. Więc pytanie, jaką stopę zwrotu na końcu widzimy z tego, ile czasu damy swojemu zespołowi, i czy faktycznie ta Zosia Samosia to jest ten styl, który dzisiaj ma u mnie dominować, bo wynika z tego, że nie mam zaufania do innych i może warto zacząć od siebie, w jakim miejscu ja jestem, jeśli chodzi o moje zarządzanie i swój zespół, i do tego Was będziemy zachęcać. Dzięki. I to jest idealnie, co też znalazło się na czacie, gdzie Maciek odnosi się też do tego, że na początku trudno konsumuje czas, ale po to, żeby pewnie rzeczy działy się same. Ja też czasami, jak rozmawiam z menadżerami, to mam wrażenie, że największy kłopot z zarządzaniem coachingowym mają osoby, które preferują micromanagement albo nanomanagement. Czyli sam robię do ostatniego miejsca po przecinku i w związku z tym trudno mi sobie wyobrazić, że można tak oddać samodzielność i nawet być wysyłanym na urlop przez swoich kolegów i koleżanki. No ale teraz, żeby tak uspójnić, żebyśmy wszyscy mieli jednakowe rozumienie, to czym jest coaching? Jak rozumiemy coaching, Justyna? Jasne. No to chciałam Wam też pokazać definicję coachingu według Coachwise. Widzicie ją teraz na ekranie, że to są pewne naturalne procesy, które my wspomagamy w procesie coachingu. Natomiast mówimy teraz o typowym coachingu, czyli nie o coachingowym stylu zarządzania, tylko o tym, jak coach pracuje ze swoim klientem. Wspomaga pewne naturalne procesy, nie dając rad. Czyli on, zobaczcie, nie mówi, co ma druga osoba robić, jak ma to robić, nie robi tego za nich. Tylko wspiera w tym, żeby sami doszli do rozwiązania. I tutaj taka uwaga, że w coachingu jest też tak, że to osoba coachowana określa cele i nad czym chce pracować. Nie ma coachingu, jeśli to jest coś narzuconego z góry, ty musisz i to jest twój właśnie obszar, na którym masz pracować, a osoba coachowana tego nie chce, to wówczas tak naprawdę nie mówimy o coachingu. I w związku z tym też bardzo ważne rozróżnienie, i zaraz Agnieszka też pewnie skomentuje i Wam powie, o coachingowym stylu zarządzania, czyli dlaczego my to bardzo rozróżniamy. Bo menadżer w swojej roli bardzo często jednak musi gdzieś wskazywać pewne kierunki pracownikowi, i między innymi dlatego mocno rozróżniamy coaching od coachingowego stylu zarządzania. I tutaj kluczowe jest, bo na pewno niektóre osoby już w głowie mają taki dylemat, tak, z perspektywy: jestem coachem, menadżerem w organizacji, a z drugiej strony są cele organizacji. Dlatego chcemy Wam rozróżnić, że coachingowy styl zarządzania odnosi się do podejścia przywódczego,
w którym menadżer działa jako coach dla swoich pracowników, wykorzystując kompetencje, umiejętności coachingowe. Styl ten kładzie faktycznie nacisk na rozwój, na to, jak jest prowadzony zespół, jak ma wyznaczane cele, jak jest dostarczana im informacja, ale przede wszystkim jest oparty mocno na postawie i na wspieraniu. I zamiast po prostu kierować zadaniami, menadżer koncentruje się na umożliwieniu pracownikowi poszukania też podejścia, ale szukania też w nim potencjału, czyli nie szukania tylko elementów związanych z tym, czego osoba nie ma i czego nie potrafi, ale też co wykorzystuje i w jaki sposób można ten jej potencjał wykorzystać w długim terminie. Jest oparty, słuchajcie, na bardzo otwartej komunikacji. I tutaj, jeżeli ktoś myśli o tym, że jest konflikt interesów albo że na przykład, nie wiem, jest jakiś taki wewnętrzny dylemat, to w sytuacji, jeżeli kultura komunikacji jest otwarta, to zespół jakby rozumie, jaki styl przywódczy w danym momencie wykorzystujesz. To podejście bardzo mocno opiera się na przekonaniu, że daje wskazówki, narzędzia, ale zespół potrafi te wskazówki, narzędzia w odpowiedni sposób wykorzystywać. I to, co już wcześniej powiedziałyśmy, ono jest też oparte na zarządzaniu długoterminowym, a nie krótkoterminowym. Natomiast nie możemy zapomnieć o jednej rzeczy. Menadżer zarządza, wykorzystując różne style zarządzania, wspiera i informuje zespół, w jakim miejscu jest, jeśli chodzi o wykorzystanie metod zarządczych, a nie stosuje jakichś technik manipulacyjnych, co też często z takim pytaniem się zderzamy, Agnieszka, to czy nie manipulacja? Jeżeli jesteś otwarty i transparentny w komunikacji, to ludzie nie czują, że wykorzystując styl coachingowy nimi manipulujesz. I kluczowe dla nas jest, że to jest decyzja menadżera, w jakim stylu on dzisiaj zarządza swoim zespołem, bo wie, w jakim miejscu ten zespół ma. Więc chcemy Wam tu rozgraniczyć, że coaching i praca z coachem to jest praca taka, która może być równolegle prowadzona przy coachingowym stylu zarządzania, którym jest jednym z elementów pracy z zespołem. I mówimy wtedy o spotkaniach, rozmowach coachingowych, a nie o coachingu i sesji coachingowej. Mhm. Aga, tutaj Magda na czacie odniosła się też do koncepcji Blancharda, kiedy styl coachingowy może się sprawdzić, ale nie na każdym etapie rozwoju pracownika. Dokładnie tak. I naszym elementem w szkoleniu jest właśnie również pokazać, że potrzebujesz 4 różne style, może 6, w zależności od tego, w jakiej koncepcji organizacja funkcjonuje. Jest to styl, który nie na każdym etapie się będzie sprawdzać w kontekście rozwoju pracownika. O tym też jeszcze powiemy później. To w takim razie, jeśli już mamy ustalone, czym jest coachingowy styl zarządzania i nie zawsze się sprawdza, napiszcie proszę na czacie, kiedy nie stosować coachingowego stylu zarządzania. Zacznijmy od tego, kiedy tego nie robić. Okej, widzimy, jak pracownik się wdraża, pożary, niedoświadczony młody pracownik, to widzę, że bardzo dobrze intuicyjnie ma nowe pracownice, dokładnie, szybkie decyzje, tak, kiedy zależy nam na czasie. Kiedy brakuje takiego rozpoznania potencjału, jest w nowym doświadczeniu. Dokładnie. I ja zawsze też mówię o tym i podchodzę do tego w taki sposób, też korzystając z Blancharda, który mówi o tym, żeby zarządzania nie robić pracownikowi, tylko z pracownikiem. Czyli to jest o tym, żeby też rozpoznawać sytuację i ustalać z pracownikiem, czego on potrzebuje w danym momencie. Bo może się okazać, że nam się wydaje, że my możemy już go coachować i z tym stylem zarządzania coachingowym do niego iść, a on może nie być na to gotowy i po prostu potrzebujemy gdzieś z nim ustalić sposób pracy. Trzeba wyczuć temperaturę, czy jest gotów w nastroju. Ale naprawdę też otwarcie z nim o tym rozmawiać, czyli ja rzeczywiście, jak miałam nawet nowych ludzi, bo dużo z Was pisze o nowych pracownikach, no to ja też otwarcie mówiłam, słuchaj, chcesz pogadać tak jak wiesz, że ja Cię po prostu podpytam, co Ty o tym sądzisz, czy Ty wolisz i potrzebujesz ode mnie klarownych wskazówek? I jak to masz zrobić i klarownych wytycznych? Co będzie Ci służyło? I to pracownik sobie też wybierał wtedy. Ja byłam gotowa i tak, i tak.
Większość odpowiedzi padła i faktycznie my się z nimi zgadzamy. I Justyna powiedziała znowu o bardzo ważnym elemencie, czyli postawie menadżera, który jest otwarty, nastawiony na komunikację, też na transparentność, w jakim miejscu jesteśmy. I to się mocno spina, czyli ma otwartą głowę, tak, bo rolą menadżera jest cały czas mieć otwartą głowę. I jeżeli dzisiaj potrzebujesz eksperta, to daj swojemu pracownikowi eksperta, a nie masz czasu, to też nie jest czas na to i miejsce, żeby po prostu wprowadzać zarządzanie coachingowe, bo wymagana jest konkretna od ciebie interwencja. Natomiast musimy pamiętać też o takim ważnym elemencie, że w kontekście celów, że jeżeli cele są niejasne, to coachingowy styl zarządzania również się nie sprawdzi. W momencie, kiedy menadżerzy stawiają cele, bądź mają definiowane cele, kluczowe jeszcze cele są zrozumiałe, dlatego że wtedy ten coachingowy styl zarządzania nie będzie działać, bo nie będzie spójności utożsamiania się z tym, co mamy zrobić, więc to nie jest moment na to, żeby wprowadzać coachingowy styl zarządzania, tylko po prostu wejść w merytorykę wyjaśnienia, do czego dążymy i po co to robimy. Bez tej komunikacji po prostu osoby nie będą wiedziały, w którym kierunku mają dążyć. A grupy, z którymi pracowałaś w ostatnim czasie na sali szkoleniowej, Aga, co szczególnie podkreślały, kiedy nie stosować? Zebraliśmy też ten materiał od grup, dlatego że w ogóle warsztat jest oparty na tym, żeby w ogóle cały materiał wypracowywać i dostosowywać do organizacji. To same też mówiło o tym, że kryzys, pożary, brak czasu na rozmowę, to jest moment, kiedy nie ma przestrzeni, na przykład miejsca, to też nie jest moment, kiedy ja będę rozmawiać z pracownikiem, ponieważ niektóre te rozmowy wymagają też intymności albo w ogóle uważności, koncentracji. Ale kluczowe dla nas jest też, że jeżeli ja jestem w emocjach, to może to w ogóle nie jest czas i miejsce na to, żeby rozmawiać. I to nie chodziło tylko o to, kiedy stosować, nie stosować stylu coachingowego. Natomiast kluczowy też jest element zaufania. Menadżerzy często zadawali pytanie: Aga, ja już wiem, że tą osobę zwolnię, mam przygotowane wypowiedzenie. Mówię: słuchaj, może to jest czas na feedback i na podsumowanie, bo nie będziesz miał czasu i przestrzeni na to, żeby tą osobę już rozwijać. Więc też ważnym elementem jest, żeby wiedzieć, w jakim momencie co ja chcę zastosować i które kompetencje wykorzystać, versus mój zespół, pracownicy, którzy są na jakimś etapie działania, już nie tylko samego rozwoju, ale też realizacji celów biznesowych. Więc ważnym elementem jest, żeby nie mylić moment i czas na rozwój versus rozliczanie, kontrolowanie i monitorowanie efektów i wyników. Ciekawe, bo właśnie zwróciliście uwagę na czacie, tak, że trzeba wyczuć temperaturę, czy pracownik jest gotów, czy jest w nastroju, czy ma otwartą głowę, a tak samo jest ważne ta gotowość menadżera, jego podejście do danego pracownika i też, czy to jest dobry moment dla niego, żeby tę rozmowę prowadził. To wiemy już, kiedy stylu coachingowego nie stosować. W takim razie przyjrzyjmy się zachowaniom dyrektywnym i niedyrektywnym, które sięga menadżer w określonych sytuacjach. Jestem ciekawa i też miałyśmy ostatnio taką dyskusję wewnętrzną, czy tam, gdzie stawia się cele, bo wiem, że w większości firm właśnie zakończyło się stawianie celów na 2024 albo bardziej długofalowe w niektórych, czy tam, gdzie mówimy o wyznaczaniu celów, jest możliwość prowadzenia rozmowy w sposób coachingowy, czy to musi być tak bardzo dyrektywne? Agnieszka. I tutaj jakby są dwie szkoły. Z jednej szkoły, z jednego podejścia, które też nieraz stosowałam, to był moment, kiedy komunikuje się cele i takie cele są i one są po prostu bezdyskusyjne. Natomiast kluczowe jest przede wszystkim to, co zrobimy później. Czy my w ogóle sprawdzamy, jak nasz zespół do tych celów podchodzi, w jaki sposób on się utożsamia z tymi celami, jaką ma opinię do tych celów. I tutaj mam takie z tyłu głowy zawsze zespoły sprzedażowe, tak? Wiemy, jaki jest nasz cel. Natomiast jakie ma podejście pracownik do tych celów, to już jest przestrzeń na to, żeby właśnie wprowadzić ten niedyrektywne podejście, czyli wypracować
zasady realizacji tego celu, sposób podejścia, zrobić przegląd tego, co było do tej pory i w jaki sposób pracownik wykorzystywał swoje kompetencje, umiejętności. I tutaj już mamy ten czas i przestrzeń na to, żeby w ogóle zobaczyć, jaka jest optyka tej drugiej strony na to, jak te cele są stawiane i jak są przez niego rozumiane. Dlatego z jednej strony cele jak najbardziej mogą być przekazane w bardzo prosty, konkretny sposób, ale z drugiej strony ta perspektywa sprawdzenia może już być wykorzystywana poprzez umiejętności podejście coachingowe. Mm-hmm. Widzę, że tutaj na czacie też mamy takie określenie, że celów biznesowych raczej nie da się dyskutować, personalne już jak najbardziej są zwolennicy tego, żeby uzgadniać wszystkie cele, a później, jak widzimy na slajdzie, mamy dyrektywne i niedyrektywne ten sam punkt, ocenianie i monitorowanie. To jak to jest, Justyna? Jasne. No właśnie, i można i tak, rzeczywiście, bo nawet takie sytuacje, teraz mnie tak zainspirowałaś, Agnieszka, bo przed chwilą się odniosłaś do sytuacji, w której my już wiemy, że mamy zwolnić pracownika. Mhm. Ja słuchajcie, kiedyś byłam w takiej sytuacji, że stałam się menedżerką i przejąłam odpowiedzialność za moją koleżankę z innego kraju, a stałam się jej menedżerką, wcześniej byłyśmy na równym poziomie. I jednocześnie wiedziałam, że tak naprawdę ta osoba będzie do zwolnienia w przeciągu 12 miesięcy ze względu na pewne zachowania, które długoterminowo nie mogliśmy po prostu akceptować. No i powiem wam, że z jednej strony bałam się bardzo oczywiście tej sytuacji, no bo wiecie, to taki koszmar nowego menedżera, zarządzanie swoją koleżanką, a w dodatku jeszcze tutaj trudność w kontekście performance managementu takiego zarządzania. Natomiast udało się w tej sytuacji mi podejść coachingowo i to ocenianie i monitorowanie było na zasadzie takiej partnerskiej dyskusji, w której ja bardzo otwarcie powiedziałam i odzwierciedliłam, co tutaj jest tak naprawdę do zmiany. Ta osoba w ogóle uważała, że powinna awansować, więc wiecie, my byliśmy bardzo rozbieżni w tej ocenie. Było, ja oceniam to jako stosowanie coachingowego stylu zarządzania przeze mnie w tym momencie, dlatego że ja powiedziałam, okej, ty to tak oceniasz, ja to widzę tak, no i żeby był możliwy twój awans, nie powiedziałam, nie masz możliwości awansu, powiedziałam, żeby był możliwy twój awans, potrzebujesz to, to i to. Więc teraz jest twoja decyzja, co ty z tym zrobisz. No i sytuacja skończyła się tak, że po 6 miesiącach ona zdecydowała się odejść z firmy. Tak? I jakby dla mnie to rozwiązanie było absolutnie okej, my byłyśmy w bardzo dobrych relacjach, powiem szczerze, sama jak teraz o tym myślę, to aż mi się samej nie chce wierzyć, że to tak się idealnie rozwiązało. No w moim doświadczeniu nie miałam jakichś trudnych takich bardzo sytuacji z pracownikiem i domyślam się, że nie zawsze to zadziała, to co w tej sytuacji zastosowałam i czasami trzeba bardzo dyrektywnie, bardzo konkretnie w ocenianiu i w monitorowaniu też, w kontekście tego, że mówię, słuchaj, tak to widzę i proszę teraz mi tutaj raportu w takim i takim, w takiej przestrzeni, nie? Więc dlatego tu i tu. Mnie to się łączy jeszcze z takim elementem twojej postawy, Justyna, czyli jaką ty miałaś postawę, przekazując te informacje. I tutaj widzimy na czacie komentarze, że trzeba zrobić, znaleźć złoty środek, ale faktycznie zależy to od tego, jak my robimy. Czyli w jakim stylu w ogóle my jesteśmy, jakim menadżerem my jesteśmy. I to też wyznacza to jakby kierunki komunikacji w naszym zespole. Dzięki, fajnie też są te myśli, które uruchamiają się na czacie i myślę, że uruchomimy ten czat za chwilę jeszcze bardziej, bo zanim przejdziemy do umiejętności coachingowych wykorzystywanych w rolach menadżera, już wspomnieliśmy, że ten menadżer ma różne czapki, czasami ma czapkę menadżera, czasami ma czapkę, też ktoś napisał coacha wewnętrznego, czasami trenera wewnętrznego, bardzo często mentora. Mentorów też szkolimy z umiejętności coachingowych, gdyż z tego korzystają w pracy w swoich parach mentorskich. Ale zanim o tych umiejętnościach, to zaprośmy naszych uczestników do ćwiczenia. Zapraszamy was do ćwiczenia takiego z życia codziennego, gdzie przychodzi do was pracownik i mówi: nie byłem w stanie zrobić raportu, system się nie odświeżył, danych brak, więc muszę poczekać, może jutro się uda. Jako menadżer potrzebujesz tego raportu dzisiaj na spotkanie operacyjne. Ciekawi jesteśmy, jak myślicie, w jaki sposób najczęściej reagują menadżerowie, co powiedzą, jak się zachowują, po to, żebyśmy mogli później zderzyć właśnie, co było bardziej coachingowe, mniej coachingowe. Ale takie pierwsze reakcje, to jakie?
Robi sam. Niecenzuralne niektóre. Robi sam, dokładnie. Weź zadzwoń do IT jak najszybciej. Czyli mówi, co ma zrobić. Ja to muszę mieć już dziś. Wymyśl coś, okej. Okay. Mhm. Pojawia się to, co możemy zrobić, jako bardziej coachingowe pewnie podejście. Czy sprawdzałeś? Co można zrobić w tej sytuacji? Dużo, słuchajcie, dajecie odpowiedzi, nie nadążam ze wszystkim czytać, ale widzę, że to jest bardzo różne i tak słuchajcie, jak my sobie myślałyśmy o tej sytuacji, to myślałyśmy, że można pójść, wiecie, w taki, no kurde, jak możesz w ogóle mi tutaj, jak przychodzisz, jak możesz nie sprawdzić, nic nie zrobiłeś, no wiecie, z takim obwinianiem po prostu do pracownika, trochę za takim, to może być niekoniecznie wyeksponowane, ale możemy tak sobie myśleć w środku. Możemy też po prostu wtedy zabrać się za robotę sami, tak jak napisaliście, a możemy właśnie próbować z pracownikiem coachingowo też rozmawiać i zachęcać go do tego, żeby gdzieś budował swoją świadomość, odpowiedzialność co do tego, jak tu on mógłby zareagować. I tutaj Justyna poruszyłaś drugi element związany z umiejętnościami, czy w ogóle my chcemy zadawać pytania, a z drugiej strony, czy nasze kompetencje nie powodują to, że wolimy jednak zrobić sami, bo będzie szybciej i z poziomu emocji nasze reakcje są dużo inne niż później po przeanalizowaniu mówimy sobie, o kurczę, mogłam inaczej zareagować. Więc kluczowe przede wszystkim jest to, w jakim momencie ja jako znowu menadżer jestem i czy daję sobie czas na to, żeby sprawdzić, jakie opcje ta osoba wykorzystała, czy mimo wszystko łatwiej i szybciej weźmi w ten obszar mojej wewnętrznej odpowiedzialności, bo ja mam dzisiaj to spotkanie, więc ja szukam tych rozwiązań. I w ramach pracy i rozwoju, którą my proponujemy, to jest zawsze zadać sobie pytanie, ok, jak moja postawa wpływa na to, żeby wykorzystywać kompetencje, umiejętności, ćwiczyć je w tym realnym środowisku. Ja jeszcze zwrócę uwagę na to, dobrze? Tak, że to sytuacja w ogóle wymyślona, a reakcje takie jak w rzeczywistości. Czyli im szybsze reakcje, tym więcej właśnie emocji albo brania się za pracę, a im potem dłuższy czas mijał, tym bardziej było takie... Bardziej na spokojnie, bardziej podejdźmy, zastanówmy się, przeanalizujmy, czy rzeczywiście ten czas reakcji i ta samoświadomość menadżera, z czego ja teraz mogę skorzystać, są bardzo ważne. I to, co ty, Asiu, mówisz, to to, że w ogóle czasami warto sobie dać tą chwilę, żeby w ogóle świadomie też wybrać swoją reakcję, tak? I to, jak chcemy zareagować. Agnieszka, ty wspomniałaś o umiejętnościach tak naprawdę i do tego teraz tak naprawdę zmierzamy, chcemy wam pokazać też według nas takie kluczowe umiejętności coachingowe do wykorzystania w roli menadżera, lidera i trochę się odniosę też do tego, jak w tej konkretnej sytuacji, którą wy opisywaliście, jakby można było je zastosować. Więc według nas ta pierwsza podstawowa umiejętność to jest umiejętność budowania relacji. Ona jest oparta na tym, z czym my wchodzimy, też z jaką postawą i nastawieniem do pracownika. I za chwilę Agnieszka też wam powie więcej o tym, jak w coachwise my widzimy takie kluczowe elementy tej postawy i nastawienia do drugiego człowieka. Natomiast ewidentnie jest tam nastawienie, ja jestem okej, ty jesteś okej. Bez względu na to, co robisz, patrzę na to przez pryzmat taki, że jako człowiek jesteś w porządku i należy ci się szacunek. I to sprzyja budowaniu relacji. Więc w tej sytuacji do pracownika, jeżeli nawet by mi się, wiecie, znowu mówiłam, jestem dominująca, gotują się emocje, wkurzyłam się, ale ja daję sobie tą chwilę na refleksję, po to, żeby sobie pomyśleć, dobra, to ten pracownik tutaj rzeczywiście nie zachował się być może tak, jak ja bym chciała, ale przecież nie robi mi tego na złość, tylko pewnie ma jakieś trudności, problemy. Gdzieś sobie tą postawę reguluje po to, żeby budować relacje i moje nastawienie do pracownika. No i komunikacja, kluczowa rzecz. Tam mamy takie elementy w tej komunikacji coachingowej, w której mówimy o zadawaniu pytań, o aktywnym słuchaniu. Oczywiście, że tak, i dużo z was w ogóle te pytania zadawało na czacie. Ale chcę wam więcej powiedzieć o odzwierciedleniu, bo to jest pewnie coś, co rzadko tak naprawdę gdzieś pada, a jest kluczową umiejętnością. To jest taka umiejętność, w której my po prostu nazywamy to, co zauważamy i niekoniecznie, tu nie chodzi o jakby parafrazę i mówienie tego, co nam powiedziała druga osoba,
tylko zauważanie też rzeczy niewypowiedzianych. No i ja w tej sytuacji mogłabym do pracownika odpowiedzieć: okej, czyli widzę, że napotkałeś problem z realizacją tego zadania i utknąłeś, tak? I to by było odzwierciedlenie tego, co ja zauważam. Zobaczcie, ja też zadałam pytanie na koniec, bo sprawdzam z pracownikiem, czy on też tak to odbiera. Lustro ktoś napisał. No dokładnie, to jest o tym. Także ci z Was, którzy już gdzieś coachami są, bo wiem, że takich mamy, to już wiecie, o czym mówię. No i też wspieranie, absolutnie tak, takie wspieranie, gdzie my też dodajemy czasami jakiś pomysł, albo wspieramy po prostu zauważając, co w tym pracowniku jest dobrego, mocnego, z czego mógłby skorzystać w związku z tym, jak pokazujemy mu, albo zapraszamy, żeby się przyjrzał do tego, żeby ze swoich zasobów korzystał. Do tego wszystkiego potrzebna jest nam inteligencja emocjonalna. Agnieszka, coś śmieje, chciałaś dodać? Dawaj. Nie, ja zamknę później klamrą, ale właśnie od razu mi się pojawiły te emocje i te odpowiedzi, które były, jak my reagujemy, prawda? Tak, i ta inteligencja emocjonalna do zastosowania coachingowego stylu zarządzania jest kluczowa. To znaczy my musimy być świadomi tego, co się z nami dzieje emocjonalnie. Musimy umieć regulować te emocje, żeby nie dać się im ponieść. Być też świadomym emocji po drugiej stronie i tego, jak to wszystko razem na siebie może oddziaływać. Więc umiejętność regulowania tych emocji jest tu kluczowa. Ułatwianie nauki i rozwoju. My potrzebujemy tak naprawdę właśnie na tym się koncentrować w tej coachingowej roli. Czyli teraz co w tej sytuacji z tym pracownikiem, który rozłożył ręce, że nie może dostarczyć danych mi? To czego on tak naprawdę potrzebuje się nauczyć i ustalić z nim, zidentyfikować ten cel właśnie rozwojowy. Na przykład ja potrzebuję jakoś radzić sobie, jak się problemy pojawiają, inaczej szukać rozwiązań, tak? No i do tego uważamy też, że bardzo ważna jest ta umiejętność rozpoznawania, w jakim stylu jestem, którego używam. Mocno się to wiąże też z inteligencją emocjonalną, tak? Czyli właśnie tego, żeby wiedzieć i świadomie wybierać. I tu wchodzimy w ten drugi element, właśnie domykając te umiejętności, kompetencje, jak budować tę postawę. I postawa coachingowa w ramach CoachWise jest oparta, słuchajcie, na takich czterech filarach, czyli zaufanie nie tylko do coachi, ale zaufanie też do siebie. Czy ja w ogóle widzę potencjał w tej drugiej osobie, czy ja widzę tylko braki, to czego nie potrafi, dlatego że ten potencjał motywuje i napędza. Z drugiej strony relacja partnerska to jest zawsze taki temat kontrowersyjny, kiedy pracujemy z menadżerami, no jak ja mam być partnerem? Słuchaj, jeżeli my rozumiemy, kto w jakiej roli jest, to na bazie roli buduje się partnerstwo. I nie ma przerzucania odpowiedzialności, bo ważnym elementem jest, my wiemy, po co my to robimy i wiemy, czemu to ma służyć. Zobacz, jak to mocno wiąże się z takim celowym wzajemną współpracą, dlatego że ja pamiętam takie sytuacje jednego pracownika, który w podobny sposób się zachowywał, no nie zrobiłem. Ja mówię, okej, ale to, że ty nie zrobiłaś, to wpływa też na mnie. Jak możemy znaleźć taką nić porozumienia, żebyś ty w takich sytuacjach po pierwsze dobrze się czuł i umiał, nie musiał przychodzić do mnie z informacją, nie zrobiłem, tylko czy wykorzystałeś wszystkie możliwe rozwiązania. I to jest moment też takiego ukierunkowania na tworzenie, na poszukiwanie nowych rozwiązań. Czy ja zadaję sobie sama pytanie, czy ja miałam czas na to, żeby sprawdzić, czy ta osoba wykorzystała wszystkie możliwe ścieżki i rozwiązania, czy trochę nie było też tak, że może ja też nie dostarczyłam wiedzy i możliwości i przestrzeni do tego, żeby ta osoba się nauczyła. Ale żebyśmy mogli to osiągnąć, to jest też bycie obecnym tu i teraz, czyli widzieć tę sytuację nie tylko z obszaru za przeszłości, ale tego tu i teraz, w jakim miejscu jesteśmy, czy możemy zrobić coś inaczej i więcej. I to wszystko, słuchajcie, jest bardzo oparte na zasadzie, którą ja często wykorzystuję w zarządzaniu z moim zespołem. W momencie, kiedy pojawia się obszar tak i, on jest przeciwieństwem do tak ale. Bo w ale mamy dużo tego tłumaczenia się, oceniania, nie zrobiłem, nie potrafiłem, okej. I mamy tą sytuację, nie ma tego raportu. I jakie mamy inne rozwiązanie, czyli ukierunkowanie na to, że to się już stało, ta osoba tego raportu nie zrobiła, ale co możemy z tego stworzyć, co mamy i czy wszystkie możliwości znowu były wykorzystywane, a nie prowadzić do tego, że ta osoba cały czas się tłumaczy i wchodzi w te buty osoby, która po prostu znowu jest oceniana,
w jaki sposób jest krytykowana, ale też niedoceniana. Może faktycznie pojawiły jakieś się sytuacje niezależne. Kierunek na akceptację jest dość trudny, bo to jest kwestia też wyboru, ale to jest też pytanie do nas, do menadżerów, czy ja akceptuję taki stan rzeczy i gdzie jest granica też akceptowania, więc w ramach rozwoju postawy coachingowej sprawdzamy też z menadżerami, w jakim kierunku możemy iść ze swoim zespołem i wdrażać te zasady po to, żeby budować postawę opartą na coachingowym stylu zarządzania. Zatem mając już umiejętności, które są niezbędne do menadżera, żeby mógł stosować coachingowy styl zarządzania, tutaj dobudowałyśmy jeszcze kluczowe zasady w postawie coachingowej, a i tak mamy na czacie informację o tym, że nie zawsze i nie dla każdego, a nawet ktoś jest dręczony coachingiem. Justyna, powiedz, jak to jest teraz z młodymi pokoleniami, tak? Bo to jest częsta bolączka menadżerów. Czy oni są bardziej dręczeni, czy bardziej są zadowoleni z tego, jak się z nimi pracuje poprzez takie usamodzielnianie? Wiesz co, ja myślę, że i to, znowu ja tu nie mam takiego, wiesz, że to jest tak dokładnie i tak ma być. Każdy naprawdę jest inny, więc tutaj duża uważność menadżera. Ja trochę się odniosę do tego jeszcze tylko komentarza dręczenia, bo tak wiecie, mi to rezonuje mocno i trochę sobie myślę o tym, że my w coachingowym stylu zarządzania to też możemy być wprost i to o to partnerstwo, o którym ty Agnieszka mówiłaś i to zaufanie do coachi, że ja mu powiem, o co mi chodzi, tylko ja mu bardzo jasno i wprost, do czego zmierzam, tylko ja mu daję możliwość podjęcia decyzji, czy co on z tym zrobi, tak? To jest tak jak ja, ten przykład mój, który wam dałam wcześniej z pracownicą, która była do zwolnienia, ja jej jasno powiedziałam swoje zdanie, ale to była jej decyzja, czy ona chce nad tym pracować, czy ona nie chce nad tym pracować i to o to chodzi, tak? Więc to w kontekście tego dręczenia, a już odpowiadam, Asiu, też na twoje pytanie tych młodych pokoleń, znaczy znowu posłużę się przykładem, ja uważam, tak sobie myślę, że te nowsze pokolenia są bardziej nastawione na coachingowy styl zarządzania, bo też takie, wiecie, nasze sposoby wychowania dzieci się zmieniły i po prostu to młodsze pokolenie jest trochę inne, ono już nie chce być tak dyrektywnie prowadzone, jak to też dzieci były kiedyś bardziej dyrektywnie wychowywane. Mówiło się kiedyś, dzieci ryby głosu nie mają, teraz już raczej odchodzimy od takiego sposobu wychowania i to widać w pracownikach, którzy przychodzą do pracy. Miałam, słuchajcie, taki przykład tylko wam dam, zespołowy już tym razem. Pracowaliśmy nad tym, żeby wdrożyć nowe procesy w nowych krajach, gdzie po prostu nasza firma budowała swoje oddziały, nowe procesy HR-owe, bo ja zarządzałam HR-em i miałam ludzi, którzy byli odpowiedzialni za to, żeby te procesy tam budować, typu kadry i płace, szukanie biur payrollowych i tak dalej. No więc co ja zrobiłam jako ten dominujący czerwony menadżer, taki co szybko? No najpierw im stworzyłam piękny plik, narzędzie i mówię, tutaj macie wszystko wypisane, co macie zrobić, macie go uzupełniać i mi pokazywać co jakiś czas. No nie siadło totalnie. Totalnie nie siadło, to były właśnie młode osoby, 20-paro-30-letnie. Ja się spotykałam z nimi co tydzień na tak zwane statusy i po prostu tylko mówię, nie dowierzałam, tylko mi się ciśnienie podnosiło, czemu to nie idzie do przodu. No i musiałam zmienić swoje podejście, miałam z nimi one-to-one, na których po prostu dopytałam, tak, jakby czego potrzebujecie, jak wy chcecie, jak ty chcesz, drogi pracowniku, tutaj tym zarządzić, jaki ty masz pomysł. I to nie o to chodzi, że znowu dawałam im totalnie przestrzeń, bo oni też by się w tym nie odnaleźli, tylko my wspólnie żeśmy rzeczywiście doszli do jakichś rozwiązań, które no to już nie był plik w Excelu, tak? To nie było mój sposób i muszę przyznać, że wymagało to ode mnie dużo cierpliwości, dużo inteligencji emocjonalnej i dużo elastyczności w tym, żeby powiedzieć sobie, no mój sposób dla nich nie będzie działał, chociaż może mój jest szybszy, nie wiem, ja bym pewnie zrobiła inaczej. Takiej pokory chyba, o tego właśnie tego słowa szukałam. I tu ładnie przeszłaś właśnie z tego zarządzania w coachingowy, czyli odmówienia, jak ja to widzę, jak ja to robię, do tego, że oni też mają na to wpływ i mogą po prostu wybrać, bo nie we wszystkich działaniach ostatecznie decyzję musi podejmować menadżer. Natomiast kluczowe jest przede wszystkim to, żeby za każdym razem podjąć decyzję, czego dany pracownik czy dany zespół potrzebuje i w jakim miejscu jest. Dlatego, że będą też osoby, które potrzebują, powiedz mi, jak to zrobić. I w sytuacji, kiedy będziemy zadawać kolejne pytanie,
kolejne pytanie. Ja to widzę w momencie, kiedy wdrażamy nowe osoby. One nie mają takiego zasobu wiedzy, żeby nawet wygenerować pomysł. One chcą konkretnego rozwiązania i tu wchodzimy w ten aspekt, kiedy nie stosować coachingowego stylu zarządzania, tylko po prostu osoby potrzebują odpowiedzi. Ja widzę taką zmianę po szkoleniach, że menadżerowie chcą szybko wdrożyć ten styl i właśnie wchodzą w obszar, no to teraz, drogi pracowniku, ja będę ci zadawać pytania. Nie, to ma być ewolucja, a nie rewolucja. To ma być zsynchronizowane z wami, ale też z poziomu takiego uczenia się siebie, sprawdzania, co nam pasuje, a co nam nie pasuje, tak? Bo też nie chcemy na siłę menadżerów teraz uzbrajać w jedno najlepsze narzędzie, tylko chcemy stworzyć potencjał do tego, żeby go wykorzystywali w odpowiedni sposób i adekwatny, ale też pasujący do nich. Dzięki, bo pokazałaś właśnie całą gamę, tak, od dyrektywności do niedyrektywności i to daje cały obraz, tak, bo tutaj też są dyskusje na czacie, czy w takim razie menadżer jest menadżerem, jeśli wszystko oddaje. Raczej nie oddaje wszystkiego, prawda? Tylko dobiera styl do sytuacji. Tak jak mam każdy biznes Harvard Review bierzemy i czytamy, czy rozmowy rozwojowe, czy rozmowy feedbackowe, czy reskilling, upskilling. Wiele rozmów, szczególnie tych dotyczących rozwoju pracownika, musi bazować na coachingowym stylu zarządzania i coachingowych umiejętnościach, ale jak my ich uczymy przede wszystkim? Aga, o co chodzi w szkoleniu z coachingowego stylu zarządzania? Przede wszystkim szkolenie jest podzielone na etapy. Z jednej strony jest to dwudniowe szkolenie, w ramach których pouczymy się zasad pracy, umiejętności, budowania postawy w oparciu o coachingowe rozmowy na konkretnych przykładach, które wybierają menadżerzy swojego codziennego życia. I już od pierwszego modułu, przechodząc przez różne style zarządzania, uczymy się prowadzić rozmowy rozwojowe z zastosowaniem umiejętności narzędzi coachingowych. To, co jest kluczowe, to w ramach szkolenia pracujemy na tych sytuacjach, które nas konkretnie dotyczą. Czyli mam do przygotowania rozmowę rozwojową z pracownikiem, wchodzę w rolę, w nową rolę w organizacji. Nie pracujemy na rzeczach tak zwanych life'owych, rodzinnych, tylko bezpośrednio korporacyjnych, żeby można było te metody zastosować po wyjściu ze szkolenia już w codziennym życiu. Po tym warsztacie dwudniowym mamy warsztaty uzupełniające online, w ramach których wracamy do praktyki na przykładzie tego, co się wydarzyło pomiędzy warsztatami. Te dwa warsztaty uzupełniające są pogłębieniem warsztatu umiejętności kompetencji coachingowych po to, żeby sprawdzać, co mogliśmy zastosować, czego nie mogliśmy, ale jeszcze dodatkowo w małych grupach pracujemy już bardzo mentoringowo, jako wybierając tematy, które nas bezpośrednio dotyczą, żeby rozwiązywać konkretne sytuacje i dawać konkretne rozwiązania, jak my z Justyną też na co dzień pracujemy z zespołami. Czyli od samego początku do końca cały warsztat jest na przykładach codziennych. Mało tego, na koniec warsztatu, to też możecie posłuchać z naszego poprzedniego webinaru, gdzie się dzieliłyśmy z Anią Osowską praktycznym doświadczeniem, jak to robiłyśmy w mBanku. Menadżerowie są wyposażeni w rozwiązania, które mogą na co dzień zastosować w swojej codziennej sytuacji. Oczywiście program uczymy w trakcie komunikacji nastawionej na ty, nie tylko na my i ja, pokazujemy różnice, ale też tworzy się już takie budowanie tej postawy, szukania, gdzie jest moja gotowość do zastosowania tego coachingowego stylu zarządzania. Jest to bardzo ważne też, myślę, w kontekście rozwoju roli menedżerskiej. Nie może być to jedyne szkolenie i warto jest mieć już postawę zbudowaną, być w roli menedżera, po to, żeby też móc te interwencje i typy interwencji odnosić do swoich codziennych sytuacji. Natomiast biorąc pod uwagę w ogóle zaangażowanie zespołów, tu też zacytuję Anię Osowską, pamiętajmy, że
ten rozwój kompetencji coachingowych to nie jest tylko i wyłącznie moda, ale już takie uniwersum, na które powinniśmy zwrócić uwagę, bo właśnie nowe pokolenia, o których powiedziała Justyna, tym bardziej potrzebują tego wysłuchania, tej uważności i obecności menadżera, dlatego że to ma rozwijać tych ludzi. I oczywiście mogą się pojawić zaraz pytania, tak, oni mają niski poziom motywacji, nie potrafią pewnych rzeczy, są leniwi, wychodzą o 16, ale to też z czegoś wynika. I my w trakcie też tej merytoryki szkolenia odnosimy się, które narzędzia, do których typów pracowników możemy wykorzystać, w jakich sytuacjach. Jest tu pokazany model sytuacyjny przywództwa Blancharda jako jeden z elementów, dlatego że w ramach różnych organizacji mamy różne modele. Ten model jest najbardziej i najczęściej wykorzystywany, więc też na nim się opieramy w trakcie szkolenia otwartego. Agnieszka pokazała taki modelowy przebieg warsztatów i tego, co dzieje się przed warsztatem. Oczywiście w szkoleniach dla klientów korporacyjnych zaczynamy od rozpoznania potrzeb i też dostosowania do tych modeli zarządczych, które są w danej organizacji. Czy macie jakieś pytania? Bo teraz jest czas na to, żeby zadawać pytania Justynie i Agnieszce. A, na początku powiedziałam tylko, że dzisiaj jest dobra wiadomość dla osób, które szybko podejmują decyzje, bo te osoby, które się dzisiaj zapiszą do końca dnia, czyli do 24 na szkolenie majowe z coachingowego stylu zarządzania, otrzymuje 10% rabatu. Czekamy na pytania, czy pojawią się jakieś pytania. Komu nie polecać takiego szkolenia? Fajne pytanie. Co, ja mam dwie takie obserwacje. Na szkoleniach zamkniętych uczestniczyły osoby, które były z różnych działów. Z działu HR-u, z działu analityków. I padało takie pytanie, czy im nie polecać. Ja powiedziałam, że warto polecać z dwóch powodów. Dlatego, że te osoby są działami supportowymi dla działów sprzedażowych, dla działów rozwojowych. I warto by było, żeby w organizacji ludzie w ogóle wiedzieli, w jakim miejscu są. Natomiast dzisiaj były też osoby na szkoleniu, które przygotowują się do roli menadżera. I to szkolenie było ok, pod warunkiem, że wcześniej miały również wypracowane standardy i rozumiały w ogóle style zarządzania i wiedzą, po co do takiej roli się przygotowują. Natomiast jak sobie myślę, komu nie polecać, to nie polecać osobom, które są negatywnie na to w ogóle nastawione, na taki styl zarządzania, ponieważ to musi być ich wybór, ich chęć w ogóle poznania, podoświadczenia i zobaczenia, czy taki styl im pasuje, więc na pewno nie polecam osobom, którym są zapisane przez działy HR, bo powinny. Nie, to powinien być właśnie wybór tych osób, więc to tak to widzę. To się pojawiło, żeby nie zmuszać. Żeby nie zmuszać. Nie ma sensu, jak z każdym szkoleniem zresztą. Ja buduję organizację opartą na coachingowym, w ogóle podejściu coachingowym w zarządzaniu. Padało też wcześniej pytanie, czy stwierdzenie, że właśnie ważne, żeby te elementy były od góry wprowadzane. I to jest stan idealny, ale czasami jeden menadżer może swoją postawą, mamy takie przykłady, zarazić ludzi, że to się sprawdza, że to przynosi efekty. I również w prezentacji załączymy badania, jakie efekty są z coachingowego stylu zarządzania. Na czym polega narzędzie PIES? To jest takie narzędzie. Izabela, przepraszam, już odpowiedziała. Tak, dziękujemy, Izabelo. O, fajnie, że widziałam. Ale jest pytanie, czy można zrobić krzywdę coachingiem? I ja tak sobie myślę. Znaczy, to jest moje przekonanie, że nie, o ile rzeczywiście stosujemy zasady coachingowe. Możemy zrobić krzywdę, jeżeli gdzieś wypadniemy z tych zasad. Z tych zasad, o których wcześniej mówiłaś, Agnieszka, nie? Tych pięciu podstawowych. Zaufania, partnerstwo, kreatywność i tak dalej. To możemy i tak naprawdę łatwo jest z nich wypaść, absolutnie, tak? Bo rzeczywiście jesteśmy ludźmi emocjonalnymi, więc może się zdarzyć, że wypadamy. Bardzo wtedy trzeba uważać. Tak jest moje zdanie, nie wiem, Agnieszka, co ty myślisz? Potwierdzam, jak najbardziej potwierdzam. Ja patrzę przez pryzmat może swojego zarządzania, bo na co dzień mam doświadczenie ze swoim zespołem, jutro też do nich wracam i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że
mogę bardziej zrobić krzywdę sobie, bo jestem bardzo autentyczna i otwarta. I teraz pytanie, czy ja jestem odporna też na to, że osoby mogą inaczej reagować i pewne rzeczy przyjmować. Bardziej myślę tu o takiej odporności wewnętrznej, emocjonalnej, gotowości na konfrontację, bo tu w tym stylu też my dajemy siebie. I nie zawsze te osoby są gotowe jakby przyjąć też tą taką postawę menedżerską, więc ja takiej krzywdy jakby nie odbieram, jeżeli za tym stoi intencja i ja wiem, po co to robię. I otwarcie o tym mówię też, po co to robię. Pojawiło się jeszcze pytanie, widzę. Mhm. Czy jako lider warto mówić o swoich prywatnych sprawach, żeby pokazać innym, że mogą się również otworzyć? To ja bym powiedziała, zależy od gotowości lidera. Tutaj jak najbardziej można jak modelować, jakby to jest trochę o budowaniu zaufania, czyli takiego modelowania tego, że ja się mogę dzielić jakimiś rzeczami, które niekoniecznie są pracowe, ale z drugiej strony bym nie nakazywała używania tego, jeżeli ktoś nie chce. Że nie jest to coś koniecznego. Tak ja bym odpowiedziała na to pytanie. Szkolenie jest bardziej potrzebne pracownikom, czy taki temat macie? Jakby można było doprecyzować. Szkolenie coachingowe dla pracowników, to o to chodzi właśnie? To jest... Tak. Często firmy pytają o szkolenia właśnie peer-to-peer coaching, czyli tak, żeby pracować ze sobą dużo bardziej świadomie. Jak najbardziej, także tego rodzaju szkolenia też proponujemy. A też wydaje mi się, że dużo tych umiejętności, które są coachingowymi, przydają się po prostu w partnerskiej komunikacji w biznesie. Także czasami tam, gdzie źle, no bo jeszcze są takie firmy, źle pracownicy reagują na samo słowo coaching, to dużo staramy się wtedy pracować z tymi umiejętnościami i z postawą, tak? Bo jeszcze nie spotkałam firmy, gdzie by postawa tak i była źle przyjmowana. W ogóle moja ukochana zasada, która zresztą wywodzi się z teatru improwizacji i która bardzo dużo zmienia w ogóle w relacjach międzyludzkich. I daje dużo też przestrzeni, Asia, i tak z codziennej takiej pracy, że taka zgoda na to, no to się już wydarzyło i teraz możemy szukać tylko i wyłącznie rozwiązań albo wyciągać z tego wnioski, a nie szukać za każdym razem winnego albo osoby, bo my lubimy szukać, tak, kto jest winny, tak, kto za tym stoi. Poruszyłaś jeszcze temat ważny, który się pojawia, na ile tego coachingu na co dzień my jesteśmy w stanie wykorzystać. Z mojej perspektywy to rewelacyjnie wpływa na sposób komunikacji, taką otwartość, bo wiemy, czego od siebie oczekujemy, ale przede wszystkim kończą się te gierki. Pamiętam taką sytuację jednego menadżera, który przeszedł do naszej organizacji z takim dość, z jednej strony dyrektywnym stylem, ale też takich gierek politycznych i nagle się okazało, że u nas jest otwarta komunikacja i w ramach takiego szkolenia, jak później przeszedł też przez taką praktykę coachingową, mówi: Aga, to tak można, ale to tak naprawdę funkcjonuje tak, dlatego że jeżeli my mamy jasno określone cele i wiemy, po co tak się komunikujemy, to w tym momencie te gry nam nie są potrzebne. Tak, że to, co mówisz, to jest dokładnie potwierdzone przez autorów książki Coaching i Mentoring, gdzie autorzy odnoszą się do tego, że w organizacjach o kulturze coachingowej jest zmniejszenie, ostatni bullet, rozgrywek politycznych na rzecz otwartej komunikacji między ludźmi. Czy mamy jeszcze jakieś pytania, bo zbliża się ostatnia minuta. Mamy podziękowania. Także my też ogromnie, ogromnie dziękujemy. Będziemy zamykać tę część oficjalną, nagrywaną. Nagranie otrzymacie zgodnie z zapowiedzią na początku, a za chwilę rozłączamy nagrywanie, żeby zobaczyć, czy jeszcze ktoś będzie chciał zadać pytania na czacie naszym trenerkom Agnieszce i Justynie.